Dziękuję bardzo. Tomasz Pietrasiewicz. Czyli kolejny praktyk kultury w tym towarzystwie. I proszę Państwa, ja bym chciał się odnieść do tego tematu, tej debaty na takich dwóch płaszczyznach, dwóch perspektywach. Jedna bardzo osobista, jako absolwenta Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej i druga to już jako dyrektora instytucji działającej tutaj w Lublinie. Jeżeli chodzi o ten pierwszy aspekt, to rzeczywiście dla mnie ukończenie i studia na uniwersytecie znaczyły bardzo dużo. Proszę sobie wyobrazić chłopaka po szkole zawodowej, który trafił na fizykę teoretyczną tutaj właśnie na uniwersytet. I w jakimś sensie to mnie ukształtowało, to było moją formacją intelektualną, która jest ciągle ważna dla mnie. Myślę, że ten rys myślenia, który wtedy gdzieś dostałem, studiując fizykę, jest obecny w tym, co robię. Natomiast jeszcze druga ważna rzecz, jeżeli chodzi o uniwersytet, to właśnie na uniwersytecie mogłem spotkać się ze środowiskiem tak zwanej alternatywy teatralnej, która wtedy była bardzo mocno polityczna. Bardzo to była taka niezgoda na tą rzeczywistość, która nas otaczała. I ja nie za blisko. Ani za blisko, ani za... W każdym razie to jest taka... Ten drugi aspekt mojej obecności na uniwersytecie, być może nadważniejszy niż ten pierwszy, związany już z konkretnym kierunkiem studiów, że mogłem spotykać ludzi, którzy myśleli w sposób nietuzinkowy, mieli odwagę takiego cywilnego sprzeciwu wobec tego, co się wokół działo, czyli stawali się siłą rzeczy autorytetami dla mnie, możliwość czytania książek, które były niedostępne, jednocześnie możliwość takiej swobodnej kreacji w ramach teatru, w którym wtedy pracowałem. I to wszystko gdzieś, myślę, złożyło się na to, że kiedy w 90 roku powstała szansa na powstanie już w nowej Polsce, nowej instytucji, na którą miałem realny kształt, to właśnie się stało. To poczułem, że to jest ostatni moment, w którym to marzenie, które wydawało się nieosiągalne, jest w zasięgu ręki. I właśnie tak powstał ośrodek Brama Grodzka TATNN, jest równolatkiem tych wszystkich przemian, które dokonały się w Polsce po tej rewolucji solidarnościowej, w jakimś sensie zakończonej wyborami 4 czerwca 1989 roku. I natomiast takie fundamentalne pytanie, które zadaję sobie, to właściwie co ja w tej Bramie Grodzkiej robię i dlaczego to być może jest ważne dla miasta, dla miejsca, w którym żyję. Ja odpowiem tak romantycznie i bardzo naiwnie, że ta Brama Grodzka stała się rodzajem arki pamięci, w której próbujemy zachować dokumenty, wspomnienia, fotografie, materiały archiwalne, o tym wszystkim, co przez wiele lat uległo zapomnieniu. Coś, co okazało się bardzo bolące dla tego miasta, ta niewiedza o jego przeszłości, o tym, że mieszkali tu kiedyś Żydzi, ale to nie tylko o to chodzi, bo bardzo szybko zdałem sobie sprawę, że to nie dotyczy tylko tego obszaru naszej wiedzy o historii. Tutaj chodzi też o coś, o zupełnie coś innego. O tak samo historię, tą bardziej współczesną. I tutaj pan profesor Chudzik pokazał Państwu ten jeden z numerów Scriptores, który akurat poświęcony jest sile wolnego słowa, czyli roli wolnego słowa w
tej rewolucji, która dokonała się w Polsce i próbowaliśmy ocalić poprzez tą książkę, poprzez ten zeszyt Scriptores, pamięć właśnie o tym, że tutaj, w tym mieście też byli ludzie, którzy przyczynili się bardzo mocno do tego, że żyjemy teraz w innym kraju. I takich zagadnień, takich pustych plam pamięci jest o wiele więcej, związanych nie tylko z konkretnymi wydarzeniami historycznymi, ale też z ludźmi, którzy tu żyli. Można tu przywołać Józefa Łobodowskiego, Józefa Czechowicza, czy też wiele, wiele innych takich, tak jak powiedziałem, takich białych plam pamięci, które w ogóle nie są przedmiotem uwagi i to jest niestety niepokojące środowiska uniwersyteckiego. I w jakimś sensie my zaczęliśmy spełniać w tym obszarze tą misję uniwersytetu w wypełnianiu tych białych plam. I czy uniwersytet jest potrzebny ośrodkowi? Oczywiście, to proszę Państwa, bez takiej symbiozy, bez współpracy z uniwersytetem, ta nasza praca traciłaby wielokrotnie sens. Właściwie trudno mi sobie wyobrazić w tej chwili instytucję kultury, która nie jest zakorzeniona we współpracy z wyższą uczelnią i to na różnych poziomach ta współpraca powinna gdzieś odbywać się, począwszy od tego, że ten poziom refleksji, autorefleksji dotyczącej tego, co robi konkretna instytucja kultury, a skończywszy na tym, że jest to świetne miejsce do odbywania staży czy też praktyk studenckich często. Także to jest bardzo, bardzo taki konkretny przykład tego, gdzie uniwersytet może spotkać się z tą instytucją kultury. Tak jak uniwersytet w tej chwili, czy ludzie uniwersytetu dostrzegają pewien problem z definicją tego, czym jest uniwersytet w tych czasach, w których żyjemy, absolutnie przed tym samym pytaniem stanęły instytucje kultury i próbują na nowo zdefiniować, czy też udowodnić swoją potrzebę bycia w tej szybko zmieniającej się rzeczywistości. Jakąś odpowiedzią jest interdyscyplinarność, jest świadomość tego, że trzeba wykorzystywać nowe media, że pojawiła się nowa przestrzeń kultury, która kompletnie jeszcze nie jest przez nas zagospodarowana, czyli internet. Jeżeli mamy świadomość tego wszystkiego, to łatwo sobie zdać sprawę z tego, jak trudno tak naprawdę zmierzyć nam się z tym, co w tej chwili się wokół nas dzieje. I bez pomocy, myślę, i bez jakiegoś dialogu z ludźmi uniwersytetu, trudno tutaj będzie tak naprawdę myśleć o jakichś takich sensownych rozwiązaniach dla funkcjonowania instytucji kultury we współczesnym świecie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pani profesor Ewa Rewers, kierownik Zakładu Kultury Miasta Instytutu Kulturoznawstwa Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. No, autorka, myślę, że tutaj chyba wszystkim naszym studentom to na pewno bardzo dobrze znana od właśnie kultury miasta. Więc to już chyba czołowe, najważniejsze opracowania, jakie są na ten temat w Polsce, to są autorstwa pani profesor. Mam tu w ręku ostatnie książkę samej autorską, Miasto, Twórczość, Wykłady Krakowskie, wykłady na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. To rzecz, ale tak się złożyło, że kilka naraz, także nie mam tu wszystkich, ale... No i monumentalna, rzeczywiście monumentalna antologia tekstów najważniejszych chyba w literaturze na temat dzisiaj, na temat miasta. Miasto w sztuce, sztuka miasta, Universitas, to jest 11? 11 rok? 10, obydwa w 10 roku.
bardzo proszę. Proszę Państwa, jako człowiekowi uniwersytetu nie wypada mi zabrać jeszcze jednego tutaj głosu, a Państwa czasów po to, by przekonywać, iż uniwersytet i instytucje kultury powinny ze sobą współpracować, bo uważam to za ideę realizowaną na różnych poziomach, również w obrębie metod badawczych, które w coraz większym stopniu uwzględniają metody wychodzące od sztuki, czyli art-based methods, które są właściwie niczym innym, jak pewnymi wnioskami wyciągniętymi z praktyk artystycznych, i to praktyk począwszy od performansu po bardzo skomplikowane, wydawałoby się w tym kontekście, praktyki poetyckie. Chciałabym powiedzieć o czymś innym, a co jest związane z powodem, dla którego się tutaj spotkaliśmy, i przenieść tę dyskusję dotyczącą relacji pomiędzy uniwersytetem, instytucjami kultury, pomiędzy nauką i sztuką, jeżeli je jeszcze w ogóle można oddzielać, co zasadnie zostało wcześniej zakwestionowane, przenieść w kontekst miejski, który jest nieprzypadkowy, nie dlatego, że ja się nim zajmuję, ale dlatego przecież, że rozmawiamy o tych relacjach właśnie w kontekście konkursu, w którym bierze udział Lublin i który nadał pewnego przyspieszenia, tak jak to widzę z zewnątrz, podjęciu tematu, który jest tematem naszego spotkania. Chciałam powiedzieć, że to wcale nie jest rzecz łatwa w Polsce, uczestniczenie w takim konkursie, ponieważ należymy do jednego z najmniej zurbanizowanych krajów w Europie. Jeżeli ponad 50% ludności świata mieszka w tej chwili w miastach, w Europie ta przeciętna to jest około 70%. W Polsce jedynie 61% Polaków wybrało sobie miasta za miejsce zamieszkania. I co więcej, jak wskazują prognozy demograficzne, w ciągu najbliższych 20 lat około 10% ludności miast zamierza opuścić je na rzecz przede wszystkim terenów podmiejskich, które nie znajdują się jednak już w granicach miast. Można zatem powiedzieć, że konkurs, w którym Lublin z takim powodzeniem przeszedł do drugiego etapu, trafił do kraju, który się dezurbanizował, w którym wyludniają się miasta, a przede wszystkim wyludniają się centra miejskie, czyli te centra, które tradycyjnie uważa się za siedziby wiedzy i sztuki. Czy zatem ta relacja przestrzenna, czyli wyludnianie się centrów miast, miałoby świadczyć o tym, że coraz mniejszym zaufaniem, ale może też coraz mniejszą uwagą obdarzamy te dwie dziedziny? Czy być może jest tak, że z centrów przenoszą się one na peryferia albo przenoszą się do specyficznych miejsc, tak jak w miastach amerykańskich Silicon Valley jest siedzibą pewnego bardzo zaawansowanego sposobu uprawiania wiedzy. Tak być może my mamy swoje własne doliny, które powstają pod miastami, i one będą siedzibami właśnie nauki i sztuki. Tego nie wiemy. Niemniej, jeżeli przeglądamy różnego rodzaju propozycje, przychodzi nam zawsze do głowy, że w Polsce to, co właściwie ożywia konkurs i co sprawia, że trzeba na nowo przemyśleć relacje pomiędzy wiedzą i sztuką, czyli to hasło Change by Culture, jest właściwie nieco spóźnione, ponieważ właściwy moment na rozwój miast poprzez kulturę, czy przy pomocy kultury, przy pomocy przede wszystkim finansowania i przemyślenia roli kultury, a kultura wiedzy jest jedną z kultur miejskich, tak ją rozumiem. To był okres połowy lat 90., początku XXI wieku. W tej chwili możemy powiedzieć, że świat, a tu są koncepcje rozwoju świata i świata przez miasta, przez nowy urbanizm, są skupione na czymś, co nie we wszystkich miastach znajduje, czy w projektach miast nie znajduje odzwierciedlenia, a mianowicie to hasło green capitalism, czyli właściwie nowy etap, który, jeżeli mamy fortunnie jako słabo zurbanizowany, ale jednak kraj przejść, wymagałby przerobienia wcześniej z pewnym opóźnieniem lekcji, o której dzisiaj mówimy, czyli zmiany poprzez kulturę. I jest,
Ja muszę do tego sporu, ponieważ on jest tutaj przyjęty jako, państwo dotychczas słuchali głosów, które uważało ten spór za rozstrzygnięty. Ja natomiast muszę uczciwie powiedzieć, że na gruncie studiów miejskich, a również na gruncie kulturowych studiów miejskich jest on otwarty, ponieważ dwie strony, które nieustannie się spierają o to, czy rzeczywiście Change by Culture jest takim fortunnym i przynoszącym efekty pomysłem związanym właśnie, czy animowanym między innymi przez uniwersytety, bo przecież jest to pewien rodzaj wiedzy, który sprzedajemy, który jest towarem dotyczący rozwoju miast, między innymi przez dotowanie kultury, czy przez nowe przemyślenie jakby nowego sposobu finansowania i wykorzystania kultury, czy on jest rzeczywiście efektywny. Jeżeli Państwo spojrzą na ekspertów amerykańskich pracę, to takich jak Joela Kotkina, to okaże się, że nie. Natomiast z jakichś powodów Europejczycy jednym głosem i bez żadnego zastanowienia twierdzą, że tego etapu w rozwoju poszczególnych społeczeństw czy nowych cywilizacji, społeczeństwa wiedzy, jak społeczeństw obywatelskich, jakkolwiek byśmy tutaj nie nazywali tego zjawiska, nie mogą się rozwijać, jeżeli nie przerobią przez własne lokalne tradycje i to jest niezwykle istotne i dlatego być może właśnie nieduże ośrodki z reguły są beneficjentami, nieduże ośrodki miejskie są beneficjentami europejskiego konkursu, ponieważ związany jest on nie tak bezpośrednio właśnie z instytucjami sztuki, jak się okazuje, ale z wprowadzeniem pewnego sposobu myślenia, czy przygotowują do przyjęcia nowych wyzwań cywilizacyjnych, które wychodzą daleko poza to, co się zwykło tradycyjnie nazywać sztuką. Dotyczą całej zmiany, czy obejmują całą zmianę cywilizacyjną i okazuje się, że mieszkańcy miast, obywatele krajów, w których te miasta są, przygotowują się właśnie, między innymi przez takie konkursy, do nowego myślenia. W każdym bądź razie są mniej zdziwieni, kiedy te zmiany przychodzą. A jak pokazują badania, globalny kontekst nawet najdrobniejszej lokalnej zmiany jest dość oczywisty i my go musimy brać pod uwagę. Chciałabym, żeby Państwu nie zajmować czasu, mówimy już dość długo, chciałabym na koniec powiedzieć, że jeżeli sięgniemy po Platona, to będziemy wiedzieli, że miasto optymalne to miasto, które ma około 5000 obywateli, ale proszę pamiętać, że obywatele to są mężczyźni, tak, wolni oczywiście, którzy są mieszkańcami miasta. Jak dodajemy kobiety, dzieci, niewolników, to mamy około 30-tysięczne miasto. I to około 30-tysięczne miasto to jest właśnie idealne miasto z punktu widzenia europejskich kanonów. Takie były miasta ogrody, taka jest Wema, którą budują w tej chwili Włosi. I można powiedzieć, że w tym mieście życie toczy się najlepiej. Tymczasem, kiedy pytamy mieszkańców miast, w jakich miastach żyje im się najlepiej, to są właśnie takie miasta jak Lublin, czyli kilkuset tysięczne, ale nie przekraczające miliona. I wtedy sięgamy po zupełnie innego klasyka mówiącego nam, jak powinno wyglądać idealne miasto, po Mumforda, który z kolei, i właśnie wrócę do pytania, które zadał na koniec dopiero profesor Chudzik, do czego miasta, po co, czy do czego w ogóle służy Uniwersytet Miastu. Mumford mówił, iż miasto może powstać dopiero wtedy, kiedy dorośnie do założenia sobie uniwersytetu. Od tego momentu możemy mówić o takiej obywatelskiej, dojrzałej, cywilizacyjnej miejskości. Przy czym uważał, i to jest trudna rzecz w Polsce do zrealizowania, ponieważ mamy tylko jedno miasto spełniające to kryterium, że dobry uniwersytet powstaje dopiero wtedy, kiedy ma zaplecze w postaci około milionowej populacji. Zważywszy na to określenie dobry uniwersytet, możemy powiedzieć, że każda następna taka inicjatywa wydawałaby się samobójczą. Tymczasem to dobro jest tutaj określone poprzez zupełnie inne kryteria, które przyjmuje się dla państw, dla uniwersytetów amerykańskich. Ja chciałabym jako analogię do Lublina
przytoczyć rozwój Kopenhagi, która jest miastem zaledwie 500-tysięcznym, ma bardzo wiele bardzo dobrych uczelni, między innymi się prowadzi się tam znakomite miejskie studia kulturowe i jest zazwyczaj wskazywana jako wzór harmonijnego rozwoju. Miasta dzisiaj szliśmy deptakiem Lublina, który bardzo mi przypomina Śródmieście Kopenhagi z jednego powodu. Nikt nas nie rozjeżdżał, nikt nas nie popychał. Mogliśmy być w takim bezpośrednim życiu miejskim bezpieczni jako przybysze z zewnątrz, co jest jednym z kryteriów, według których ocenia się miasta spełniające te globalne kryteria kulturowych stolic europejskich. I chociażby w takim wąskim zakresie mogę powiedzieć, że to kryterium Lublin w moim przekonaniu spełnia. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pani profesor Anna Pajdzińska, kierownik Zakładu Językoznawstwa Ogólnego, nie wiem czy tutaj, autorka, redaktorka z jednej z najważniejszych serii, tak myślę, językoznawstwa polskiego, tej czerwonej serii. Ja mam tutaj dwa tomy. Ostatnich książek już nie mogłem wypożyczyć, także widzę, że nie jest to łatwa sprawa, przyznaję się. Językowa kategoryzacja świata, przeszłość w językowym obrazie świata, a zatem te tematy, tytuły, które sugerują, bardzo wiele mówią humanistom w ogóle. Bardzo proszę, pani profesor. Dziękuję bardzo. Różne wątki, które chciałam podnieść dzisiaj tutaj występując, już się pojawiły, więc to oczywiście cieszy bardzo, bo znaczy, że jest między nami jakieś współmyślenie, ale jednocześnie też dla mnie pewne wyzwanie, żeby coś nowego dodatkowo powiedzieć. I zacznę od takiej autobiograficznej deklaracji, zresztą tutaj podobnie trochę jak kolega z Teatru NN, że mnie uformował uniwersytet. Wprawdzie nie jestem po szkole zawodowej, ale z małego miasteczka i Lublin był dla mnie porządnym ośrodkiem akademickim. I myślę, że to w dużej mierze się zmieniło teraz. I jednym z podstawowych celów uniwersytetu widzę właśnie formowanie ludzi, którzy przychodzą na uniwersytet, inni ludzie, to znaczy tacy, którzy już często nie chcą być aktywni, nie chcą tworzyć, są przyzwyczajeni do tego, żeby konsumować. To po pierwsze. Po drugie, przychodzi ich jest dużo więcej niż wtedy, kiedy myśmy studiowali. Gdy studiowaliśmy, to było około 8%. Teraz jest dążenie, żeby połowa, a może i cała młodzież kończąca szkoły średnie trafiała na studia. Więc to jest, myślę, podstawowa sprawa uniwersytetu. Tych, którzy nie chcą być twórczy, myśleć głęboko, zastanawiać się, przekonać, że warto. Że dzięki temu mogą coś bezcennego zyskać, chociaż może żyć będzie trudniej im niewątpliwie. I wtedy ci ludzie właśnie na przykład trafiają do Teatru NN jako wolontariusze, którzy chcą już w czasie studiów różne ważne rzeczy robić, a nie tylko szybciutko zaliczyć zajęcia i iść na piwo z kiełbaskami, pooglądać telewizję i coś jeszcze. I zwłaszcza, że trzeba ich przygotować również do odbioru innej sztuki, sztuki takiej poruszonej trochę właśnie, gdzie tradycyjne przedziały się skończyły, gdzie w zasadzie nie wiadomo, co w przyszłości będzie i w związku z tym najważniejsza jest otwartość i chęć zastanowienia się, zrozumienia, co ewentualnie powstaje przy współudziale odbiorcy, a nie konsumenta absolutnie. Następne zadanie uniwersytetu to jest też jakiś współudział w objaśnianiu współczesnej sztuki, która dla wielu jest, a dla nas też również, problemem, zjawiskiem dosyć złożonym. A jednocześnie również objęcie refleksją tego, co już było,
ale innego rodzaju porządkowanie, reinterpretowanie, przewartościowywanie, nawet wydawałoby się obszarów kultury bardzo dobrze poznanych. I wreszcie trzecia rzecz to jest właśnie to przenikanie się, współtworzenie. Akurat jestem z Wydziału Humanistycznego, więc łatwo mi o takich rzeczach mówić. Chociaż oczywiście tutaj obecny fizyk zapewne potrzebuje dużo więcej wyobraźni niż współczesny student polonistyki, żeby, ja naprawdę nie żartuję, po prostu współczesna fizyka jest taka, że najśmielsze metafory wysiadają. I być może dlatego później właśnie tacy ludzie tworzą różne rzeczy, czy są poetami na przykład, a nie tylko tworzą teatr. Tak. I natomiast nasz wydział w sposób naturalny, zresztą, czy humanistyka jest w ogóle nauką, zacznijmy od tego, prawda? Być może nam bliżej właśnie do sztuki niż do nauki, stąd w sposób naturalny. I tutaj podam tylko kilka przykładów. Zresztą siedzą nawet na tej sali osoby, które są nauczycielami akademickimi, a jednocześnie coś robią jeszcze innego. Są na przykład redaktorami pism. Akcentu czy kresów, które chwilowo, mam nadzieję, tylko przestały się ukazywać. Są krytykami literackimi czy historykami literatury, ale najnowszej. Na moim wydziale również są tacy, którzy starają się tworzyć teatry, czy współtworzyć krytykę teatralną. I wreszcie bardzo ważna, myślę, dziedzina wspomniana przez pana rektora na samym początku, to znaczy tradycja. I tutaj nawet mój Instytut Filologii Polskiej, myślę, że ma spore zasługi. Przede wszystkim chodzi mi o zespół profesora Bartmińskiego, który po pierwsze pracuje nad słownikiem stereotypów i symboli ludowych, a po drugie dokumentuje całą tradycję regionu i ma się ukazać seria Lubelskie. Ale to żyje, to nie jest tylko rejestracja i dokumentacja, bo zaraz obumrze sztuka i takim właśnie ładnym przykładem tego przenikania się jest to, że nagrania zdobyte od staruszek, które być może miały ostatnią szansę, żeby pokazać, jak się śpiewało w ich młodości, zostały przejęte przez Joszkę Brodę, który teraz uczy tego dzieciaczki, takie kilkuletnie dzieci, bo nawet jeszcze nie dziesięcioletnie, tradycyjnego śpiewu lubelskiego, różnego rodzaju obrzędów, na przykład kolędowania. I absolutnie nie jest to wymiar skansenu, tylko raczej sztuki, która ożywa dzięki radości twórców, tych najmłodszych twórców. I wspomnieć wypadałoby również oczywiście o Wydziale Artystycznym, który bardzo dobrze, że jest na uniwersytecie. Większe uniwersytety nie mają tej szansy, bo są po prostu odrębne szkoły artystyczne. Natomiast Wydział Artystyczny jest potrzebny i nam, jako uniwersytetowi, ale także oczywiście całemu miastu. I tutaj o kilku tylko inicjatywach wspomnę, a ich jest dużo więcej. Na przykład gdy Wydział Artystyczny obchodził dziesięciolecie, to miał taki ładny zamiar, i udało się zrealizować nawet z nawiązką, 10 koncertów na dziesięciolecie. Czyli co miesiąc był koncert, na który czekały dzielnice lubelskie. One już były przygotowane do tego, że Wydział Artystyczny organizuje dla mieszkańców Lublina koncerty. Były przygotowane w tym sensie, że ci ludzie potrzebowali nie tylko słuchać muzyki, ale także wiedzieć o muzyce, która będzie danego wieczoru, więc musiały być programy, musiał być ktoś, kto wprowadza. Inna część tego wydziału to są plastycy. I plastycy organizują wystawy, czy uczestniczą w wystawach w galeriach miasta, ale również ostatnio stworzyli własną zajezdnię. Prawda? Zajezdni autobusowej jest galeria, w której
pokazywane są najróżniejsze prace, nie tylko zresztą pracowników Wydziału Artystycznego i studentów, ale także w zamierzeniu i innych artystów zewnętrznych. Czy Galeria Biała, prowadzona przez pracowników jednego Jasia Grykę, dokładniej rzecz biorąc, ale Wydziału Artystycznego. I jednocześnie taka ogromna swoboda, którą młodzi mają na tym wydziale, powoduje, że oni coraz częściej i coraz chętniej wychodzą z różnymi inicjatywami sami studenci. I jeszcze bym może wspomniała o ACK, HC Żaka, bo przecież tam też się różne dobre rzeczy dzieją, tworzone przez studentów, czy absolwentów. Więc już mówiłam o badaniach folklorystycznych, ale przecież Lublin jest uznawany za zagłębie folkowe. A Orkiestra Świętego Mikołaja tutaj działa już od wielu lat. Mikołajki folkowe są robione i zjeżdżają z całego świata zespoły, a także lubelskie i oczywiście polskie. Wychodzi pismo Gadki z chatki, które tę problematykę wieloaspektowo ukazuje. Są różnego rodzaju inne zespoły w Chatce Żaka. Swego czasu był festiwal filmów dokumentalnych, Rozstaje Europy. I jeszcze też bardzo piękny cykl zatytułowany Duchowość pogranicza. Bardzo dobrze to pokazuje tę tęsknotę uniwersytetu do innych wymiarów, łączenia właśnie sztuki i duchowości. Cykl imprez, bo one corocznie się powtarzały w okolicach, to był koniec października, początek listopada, więc taka szczególna pora nie tylko dla Polaków, kiedy bardzo mocno podkreślało się tę wielokulturowość Lublina, albo utratę w jakiejś tam mierze wielokulturowości, bo zostawały na przykład już tylko nekropolie, chociażby żydowska. Kulturoznawstwo, które próbuje przybliżyć całą obrzędowość żydowską, wychodząc do ludzi, to znaczy na przykład w kawiarniach lubelskich, a nie po prostu na zajęciach seminaryjnych. I tych przykładów można było podawać bardzo wiele, ale one pokazują, że Lublin stara się nie bez powodu o ten tytuł, to znaczy, że kultura była bardzo ważna dla Lublina, nie tylko dlatego, że tu nie ma przemysłu i nie ma wielkich banków i to może być jeszcze szansa, by to miasto miało inne jakieś źródła zarobkowania czy zatrudnienia, ale po prostu, bo są tu tacy ludzie, którzy chcą różne rzeczy robić. Mają zresztą wsparcie w innych instytucjach, nie tylko kultury. Myślę tu na przykład o Dominikanach, bo oni przecież robią wielkopostne śpiewanie, ale też i festiwale filmowe. Długi czas było coś, co się nazywało Przekroczyć Mury, czyli debaty dotyczące ważnych problemów naszej współczesności, robione właśnie przez Dominikanów we współpracy z ACK Chatka Żaka. I jeszcze, skoro już pani profesor mówiła o Humboldcie, to drugi wątek trochę osobisty, ale nie do końca. Mianowicie faktycznie językoznawstwo, a ja mam przyjemność właśnie być lingwistką, przeszło tę drogę od takiego wydzielenia się bardzo mocnego, podkreślenia, że się jest naprawdę nauką. Było to kosztowne dosyć, bo badanie języka jako struktury dla samego języka, ale współczesne językoznawstwo jest zupełnie inne, to znaczy stara się być nauką o człowieku, pokazującą, że w języku są utrwalone doświadczenia poznawcze pewnej wspólnoty. Te doświadczenia nakładają się z każdym pokoleniem. Język jest zawsze trochę bardziej konserwatywny, więc z pewnym opóźnieniem reaguje na zmiany, ale jednak one są. I co więcej, język, jakim my się posługujemy, i to jest myśl Humboldta, która współcześnie wraca, nas kształtuje. My mamy, nawet nie mamy świadomości tego, jak to nazywali Humboldt, poprzednicy jego Herder, Hamann, że w każdym języku odbija się duch narodu. To znaczy, że ta
tak jak mówią Polacy i tak jak myślą Polacy, niekoniecznie myślą inne narody, więc spotkania z innymi, uczenie się innych języków otwiera też nas na inny świat. Dziękuję. Dziękuję pani profesor. I Roman, profesor Roman Kubicki, bardzo proszę. Tyle się rzeczy dowiedziałem, że najchętniej bym sobie teraz właściwie je wszystkie przemyślał po prostu, ale coś muszę powiedzieć. Najpierw taka uwaga, że mamy mówić o uniwersytecie i tutaj pan Tomasz Pietrasiewicz troszkę mi ten wstęp zepsuł, no bo chciałem powiedzieć, że mamy mówić o uniwersytecie, a siedzą sami humaniści, a pan Pietrasiewicz właśnie jest absolwentem, jak się dowiedziałem, fizyki teoretycznej, ale z drugiej strony został humanistą, czyli jednak go przerzucam na naszą stronę i wtedy pojawia się pytanie, dlaczego w tej debacie na temat uniwersytetu nie biorą udziału przedstawiciele innych dyscyplin naukowych. Na Uniwersytecie Adama Mickiewicza na przykład jest 16 wydziałów. Jak przed chwilą wyliczyłem, takich wydziałów, nazwijmy to humanistyczno-społecznych, jest 5. A pozostałe to już są wydziały, które jak rozumiem na przyszłość uniwersytetu patrzą inaczej i chyba inaczej pytają o tę przyszłość. Bo rzeczywiście, kiedy przedstawiciele nauk, czy to humanistycznych, czy społecznych, pytają o uniwersytet, to w gruncie rzeczy być może zastanawiają się nad tym pojęciem kultury wiedzy, na które powołał się profesor Jan Chudzik. No bo tak właściwie, kiedy mówimy o kulturze wiedzy, to warto się zastanowić, o czym mówimy. Jeśli dobrze pamiętam, wyrażenie społeczeństwo oparte na wiedzy pojawiło się po raz pierwszy w roku 1964. I od tego czasu przybywa takich różnych dziedzin życia, takich różnych dziedzin naszego świata, które są oparte na wiedzy. W szczególności na wiedzy ma być oparte życie społeczne, na wiedzy ma być oparte życie ekonomiczne, na wiedzy ma być oparte także życie emocjonalne. Gdzieś być może to stare pytanie Kanta, co to jest oświecenie, w ten sposób w jakiejś postaci do nas powraca. Czyli gdzieś jakby nagle pojawia się takie zapotrzebowanie na wiedzę, która ma nam, jak rozumiem, udzielić odpowiedzi na jakieś ważne pytania i co najważniejsze, zagwarantować, że to wszystko będzie się toczyło w dobrym kierunku. Chyba miesiąc temu była rozmowa między Leszkiem Balcerowiczem a Jackiem Rostowskim. Ja, broń Boże, nie chcę w tej chwili tutaj wszczynać polemiki wokół tamtych funduszy emerytalnych. Ja tylko chcę przypomnieć, że w którymś momencie profesor Leszek Balcerowicz zapytał ministra Rostowskiego, na jakich teoriach ekonomicznych opierają się te decyzje rządu. Prawda? A więc kryło się za tym założenie właśnie, że jest coś takiego jak teoria ekonomiczna i z tej teorii ekonomicznej można wyprowadzić określone konsekwencje praktyczne. Niestety, stary Hegel powiedział, że filozofia zawsze przychodzi zbyt późno i ta stara teza Hegla dotyczy także ekonomii, ta stara teza, przy całym szacunku dla nauk politycznych, dotyczy także politologów. Tu żeśmy z tobą, Janku, rozmawiali, jak to politolodzy byli nagle zdziwieni, że w Egipcie są kłopoty, jak to 15 lat temu sowietolodzy się zdziwili, amerykańscy, że Związek Radziecki się skończył, prawda? To byli, przypomnę, najwybitniejsi eksperci od Związku Radzieckiego, sowici opłacani. Tam krążyły nad tym Związkiem Radzieckim różne sputniki, różne tam samoloty zwiadowcze, które fotografowały każdy centymetr sowieckiej ziemi. I nagle właśnie ci sowietolodzy amerykańscy się zdziwili, że Związek Radziecki się rozpadł po prostu, prawda? A więc tutaj rzeczywiście kryje się coś, taki cień na tych naszych dyscyplinach, bo tutaj my wszyscy i filozofowie i może nie językoznawcy swoją drogą, bo tu byłbym, przyznaję szczerze, oszczędny, tutaj bym się nie chciał wypowiadać, ale gdzieś jakby dzielimy ten wspólny los, że dopiero wtedy, kiedy to życie obumiera, dopiero wtedy mamy coś na jego temat do powiedzenia. I stąd podejrzewam, cały czas się pojawia to pytanie o uniwersytet. A przypomnę, że no jakby takie
takie powiedzenie mówi, że kto się tłumaczy, nie jest bez winy. Prawda? A więc jeśli my tak dużo mówimy na temat niezbędności tych instytucji, które mamy przyjemność i honor reprezentować, to znaczy, że coś tutaj z tym wszystkim nie gra. Obie panie już mówiły o pewnych tradycjach uniwersytetu, a więc no, przypomnę oczywiście, że uniwersytet jest starszy niż ta tradycja humboldtowska, prawda? Kiedy powstał uniwersytet, to zgodnie ze swoją etymologią, podejrzewam, chodziło o budowanie jakiejś takiej wizji, czy też podpieranie ideologiczne, jakiejś takiej wizji całościowej, wspólnej Europy chrześcijańskiej, prawda? To potem się skończyło rzeczywiście na początku XIX wieku, kiedy, jak to mówią fachowcy, uniwersytet coraz częściej pełnił taką funkcję legitymizującą państwa, w szczególności państwa narodowe. Tutaj pani profesor wspomniała o tym duchu narodów, prawda, że w tym języku się duch narodów odzwierciedla. Teraz, jak sądzę, kiedy pytamy o dzisiejszy uniwersytet, to znów się chyba jakaś nowa jakość pojawia. Tu już chyba nie chodzi o uniwersytet, który będzie właśnie uwiarygadniał ideologicznie jakkolwiek pojęte państwo. Pewne zmiany, o których tutaj profesor Chudzik wspomniał, pewne zmiany ustawowe, pewne ramowe, nowe zasady funkcjonowania uniwersytetu pozwalają przypuszczać, że chodzi o coś innego, prawda? Że no zacznę od tego, że tak jak Kartezjusz powiedział tam cogito ergo sum, no to już jest taka połowiczna prawda, że kto myśli, ten jest. W dzisiejszym uniwersytecie, żeby myśleć, trzeba myśleć po angielsku, prawda? Więc tutaj Kartezjusz musiałby troszkę tę swoją słynną sentencję zmodyfikować po prostu, prawda? A więc to jest pewna nowa jakość, która, jak sądzę, pokazuje, że tutaj przed właśnie uniwersytetem tworzy się coś nowego i chyba w czymś nowym uczestniczymy. Chyba, że coś się z tą wizją Europy stanie, czego oczywiście nie można wykluczyć, bo tu już chodzi o rozwój takich czy innych wydarzeń politycznych. Czyli mówiąc krótko, nasze dylematy biorą się stąd, że nie jesteśmy do końca pewni, jaka jest sprawcza moc naszej wiedzy, którą reprezentujemy. Stąd cały czas próbujemy budować takie wizje naszej wiedzy, które zapewnią jej stabilne miejsce w życiu społecznym. No bo kultura wiedzy. Kiedyś uczyłem metodologii, to już było dawno niestety temu, więc to już tak trochę przez mgłę pamiętam, ale wiem, że ta wiedza się dzieliła na potoczną, inaczej zwaną zdroworozsądkową, tam była wiedza magiczna, tam była wiedza religijna, tam była wiedza naukowa, ta naukowa się dzieliła na wiedzę naukową na etapie faktograficznym, potem była ta wiedza naukowa na etapie teoretycznym, ta na etapie teoretycznym dzieliła się na stadium przedaksjomatycznym, potem jeszcze było stadium aksjomatyczne, prawda? Nie wiem, czy tam jeszcze coś było, bo już może sam przed sobą teraz zdawałem egzamin, tak gdzieś na 4+ go chyba jednak zdałem, więc nie jest tak źle. Otóż w sumie, jeśli mówimy o kulturze wiedzy, zawsze pojawia się pytanie, jakiej wiedzy po prostu, prawda? Jakiej wiedzy? Dlatego, że czasami się obawiam, że za pomocą takiego pojęcia kultury wiedzy próbujemy, oby nie było tak, tak bym powiedział, bo intencje wiadomo, że są szlachetne. Podejrzewam, że kiedy Kant pytał, co to jest oświecenie, też miał szlachetne intencje, ale jednak siłą rzeczy, odpowiadając na to pytanie, Kant podzielił ludzkość na pełnoletnią i niepełnoletnią po prostu, prawda? I coś tam zaczęło iskrzyć. I na zakończenie, proszę Państwa, znalazłem taki piękny fragmencik w książce Rorty'ego. Tych, którzy ten fragment znają, przepraszam, że mówię to, co wiedzą, ale jak to było Fredry, wiecie, to się dowiecie. Otóż, bo gdzieś jest to jakby ta odpowiedź na to, tylko żebym zapanował nad tym wszystkim. To nie to. Może nie wziąłem tego. Jest. Otóż, proszę Państwa, w roku 2004 Ryszard Rorty napisał artykuł Filozofia jako polityka kulturalna i na początku zauważył rzecz następującą. W ciągu ostatnich dekad
profesorom filozofii w krajach anglojęzycznych coraz trudniej było wytłumaczyć ich akademickim kolegom i ogólnie społeczeństwu, czym właściwie zarabiają na życie. Im bardziej badania filozofii specjalizują się i profesjonalizują, tym mniej szacunku okazują jej pozostali akademicy i opinia publiczna. Obecnie filozofii grozi poniekąd, że popadnie w zupełnie zapomnienie i tak jak filologia klasyczna będzie uchodzić za swoisty, chociaż pełen uroku przeżytek. A więc, mówi Rorty, nie jest dobrze. Ale uwaga, być może jest pewien dział filozofii, gdzie jest lepiej. Ten problem dotyczy wszakże w mniejszym stopniu filozofii moralnej, która pośród różnych specjalności filozoficznych jest najlepiej widoczna i powszechnie zrozumiała. Nawet jednak filozofowie moralni znajdują się pod silną presją oczekiwań na wyjaśnienie z ich strony, co właściwie we własnym pojęciu robią. Powinni zadeklarować zdolność do głębszego niż większość ludzi wejrzenia w sprawy postępowania słusznego i niesłusznego. Nie jest jednak jasne, co w ich wykształceniu pozwala im na to. Autorzy prac doktorskich z tej dziedziny filozofii nie bardzo mogą twierdzić, że mają większe doświadczenie w zakresie trudnych wyborów moralnych niż większość społeczeństwa. A co ściśle biorąc mogą oni twierdzić? Następnie Rorty zwraca uwagę na pewien artykuł, mianowicie artykuł na artykuł Petera Singera, który ukazał się w roku 7 lipca 1974 roku. Tytuł artykułu: Filozofowie wrócili do pracy. I co pisze Singer? Cytuję. Singer uważał, że przynosi dobrą nowinę. Filozofowie, wyjaśniał, utrzymywali kiedyś, że sąd moralny jest niepoddającym się dyskusji wyrazem emocji, ale obecnie wrócił im rozsądek. Dołączyli do reszty populacji, jeśli chodzi o przekonanie, że są dobre i złe argumenty na rzecz alternatywnych wyborów moralnych. Skoro docenili ten fakt, kontynuował Singer, to opinia publiczna dobrze zrobi, jeśli wysłucha poglądów filozofów moralnych w tak drażliwych kwestiach jak aborcja. Albowiem wyjaśniał, z opisu, co większość ludzi w naszym społeczeństwie proponuje zrobić, nie można zasadnie wywieść, co faktycznie powinniśmy zrobić. Tymczasem, uwaga, mówi Singer, jeśli mamy dobrze ugruntowaną teorię moralną, powinniśmy być gotowi do uznania jej implikacji, nawet jeśli zmuszają nas one do zmiany naszych poglądów moralnych w głównych kwestiach. Na szczęście, kontynuował, filozofowie potrafią dostarczyć takich teorii i w ten sposób skorygować intuicje moralne społeczeństwa. Jak stwierdził, wykształcenie filozofa przydaje mu większej kompetencji niż innym ludziom w formułowaniu argumentów i wykrywaniu błędów myślowych. Zakończył artykuł stwierdzeniem, że wejście filozofów w sfery troski moralnej, z których dotąd się wycofywali, to najbardziej pobudzający i potencjalnie owocny ze wszystkich ostatnich procesów w łonie filozofii. Następnie Rorty, tego już nie będę czytał, krytykuje Singera, nie zgadza się z tym, że filozofowie mają jakąś większą kompetencję w rozstrzyganiu konkretnych dylematów moralnych i sugeruje własną odpowiedź, która zasługuje na uwagę i która, jak sądzę, dotyczy każdego z nas, bez względu na to, jaką dziedzinę nauk społecznych i humanistycznych reprezentuje. Bo co mówi Rorty, z czym się zgadzam? Chciałbym zasugerować inną odpowiedź na pytanie, co ma większość profesorów filozofii moralnej, a czego inni nie mają. Otóż nie cechuje ich większy rygor, większa jasność oraz głębszy wgląd niż zwykłych ludzi, ale są o wiele bardziej gotowi potraktować poważnie poglądy Immanuela Kanta. Prawda? A więc, proszę Państwa, no właśnie, tu jest jakby to źródło, podejrzewam, naszego pytania o przyszłość uniwersytetu, że nie tyle znamy się lepiej na życiu, ile my, filozofowie, potrafimy poważnie potraktować poglądy innych filozofów, politolodzy poglądy innych politologów, kulturoznawcy poglądy innych kulturoznawców, socjolodzy i tak dalej, i tak dalej. Ale też podejrzewam, że nie ukrywam, że mi jest ta wizja uniwersytetu o wiele bliższa niż ta właśnie, którą zasugerował Singer, prawda, gdzie podzielił ludzi na bardziej i mniej kompetentnych, gdy chodzi o żywioł życia moralnego. Dziękuję bardzo.